Proszę Państwa, ja postaram się wykorzystać swój czas w trzech punktach, to znaczy znać Wam relacje z Poznania, wziąć udział w dyskusji i już, że tak powiem, wyczerpać wystąpienie, bo razem się uczęstujemy tutaj kawą, więc myślę, że jesteśmy w stanie czasowo tutaj być bardzo sprawni. Szybciutko się przedstawię, Anna Zalewska, posłanka okręgu Małopolskiego, przewodnicząca zespołu do spraw energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska. Skutecznie, w sensie pomagania mieszkańcom, od 5 lat wspierająca miejscowości protestujące przeciwko elektrowniom wiatrowym. Tam w tych miejscowościach, gdzie byłam, nie udało się postawić elektrowni wiatrowych, co prawda skomentował ostatnio dyrektor Dolnośląskiego Dosiu, czy się nie obawia. Bo to są takie klimaty, o których też Wam za moment powiem. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem z Wami. Przyjechałam 2 godziny za wcześnie, ale 2 godziny spędziłam na rozmowach z ludźmi, z którymi miałam po prostu wspólny temat. Wymienialiśmy się tylko i wyłącznie doświadczeniami i staraliśmy się myśleć o przyszłości. Dlaczego ten zespół powstał? No dlatego, proszę Państwa, że 5 lat walki o zmiany przepisów były nieskuteczne. Jedyne, co się udało zrobić, to po pierwsze doprowadzić do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który jednoznacznie powiedział, jak się liczy pieniądze, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, że jest to podatek od najdalszej części, czyli masztu i podstawy, a nie od urządzenia. Udało się przypilnować projektu, który wyszedł z Komisji Przyjazne Państwo, gdzie chciano elektrownie wiatrowe uczynić inwestycją celu publicznego, więc tego nie ma, co szczęśliwie powoduje, że większość burmistrzów i wójtów uważa, że i owszem, są inwestycjami celu publicznego, więc po pierwsze przyjmują pieniądze od inwestorów, można im zupełnie spokojnie nazwać regionalną izbę obrachunkową, zaskarżyć uchwałę i po prostu nie doprowadzić do tejże uchwały, bo jeżeli to nie jest inwestycja celu publicznego, inwestor w żaden sposób nie może partycypować w kosztach planu zagospodarowania przestrzennego. I proszę Państwa, zespół ma być tą siłą, która również uświadomi ministerstwom i innym posłom, mój klub już został przekonany, bo też nie było to takie proste, jak wygląda rzeczywistość wiatrakowa w Polsce, bo proszę mi wierzyć, że nawet w Ministerstwie Ochrony Środowiska lobbyści już są. To znaczy, w dodatku niezarejestrowani, czyby bardzo zdenerwowała się ostatnio pani minister ochrony środowiska, bo prosiłam o wykaz. Dlatego, że odbywali się konsultacje w sprawie ustawy. Więc trzeba ich przekonywać, trzeba przekonywać również tak zwaną opinię publiczną. Bo jeszcze rzeczywiście 5 lat temu dla wszystkich to była zielona energia. Każdy, kto występował, nawet wyedukowany, obrywał się po prostu wariatem. Rzeczywiście też przeżyłam takie 2 lata. Łącznie z tym, że lobbyści wiatrowi mają moje zdjęcia, mają mój portret psychologiczny przygotowany i próbują mnie obrywać na każdym spotkaniu, uczą się, co ja mówię, pecha, ja jestem ekologistą, więc każde moje wystąpienie jest zupełnie inne. I różne rzeczy dotykają, zawsze obrywałam, na przykład jak była tutaj, to lobbysta wiatrowa powinien wstać, a co pani tutaj robi, niech się pani nie do swojego obrywa, ja na panią głosować nie będę. Oczywiście lobbysta jest zawsze schowany, nie będzie lobbysta. Ewentualnie, a kim pani jest polonistką, czyli że skończyłam studia pod dyplomową z ochrony środowiska, ale przez 2 lata, prawda, cały czas mi dokuczali, że jestem polonistką, właśnie na tym znać. W każdym razie, proszę Państwa, dlaczego w związku z tym taka awantura o elektrownie wiatrowe w Polsce? Ano, bo jesteśmy, proszę Państwa, najbardziej hojni. W Polsce jedna megawattogodzina to jest 112 euro. Nikt w Europie nie płaci. Tyle pieniędzy. Oczywiście mamy realizować pakiet klimatyczno-energetyczny, gdzie jest podpisane, że mamy promować nową energię, ale nikt nam nie mówi, że mamy tyle pieniędzy płacić. Mało tego, konsultacje społeczne w sprawie ustaw nie toczą się w Ministerstwie Gospodarki czy w sali kolumnowej, tylko na spotkania stowarzyszeń i bankietach stowarzyszeń wiatrakowych. Było na takim, wiem jak to wygląda. Więc proszę Państwa, po pierwsze, dlatego, że tyle pieniędzy dajemy. Po drugie, proszę Państwa, bo do wykorzystania są fundusze strukturalne. W strategii Europa 2020, pod które będą ustawiane pieniądze, popracuje też Komisja do Spraw Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej na okres 2014-2020, gro pieniędzy będzie przeznaczone na energię odnawialną. W związku też z tym, ci, którzy już wykorzystali fundusze strukturalne u siebie, a
mówimy o krajach Starej Piętnastki, wykorzystują fundusze strukturalne nasze. W sensie, bo to są nasze pieniądze, my płacimy składkę do Unii Europejskiej, jak ktoś nie pamięta. Więc ja zawsze mówię fundusze strukturalne, a nie fundusze europejskie. I w związku z tym on po pierwsze wykorzystuje te fundusze strukturalne, po drugie właśnie dostaje zielony certyfikat, po trzecie, proszę Państwa, no to oczywiście dostaje jeszcze pieniądze za wyprodukowanie tego prądu. W związku też z tym, dla nich to jest realna ziemia polska. Mają w dodatku fantastyczną wywiadownię gospodarczą, oni naprawdę przyjeżdżają w miejsca, działo jest dobry klimat, mają na przykład podpisaną umowę z sołtysem, z radnym, który to sołtys, radny. Proszę mi wierzyć, że z 5-letnim doświadczeniem przeżyłam wszystko. Widziałam wszystkie umowy, rozmawiałam z sołtysami, rozmawiałam z publicznymi wójtami, niektórzy wójtowie ostatni z ziemi, gdzie CDA już jest u niego. Ten, który właśnie pozwolił płacić inwestorowi za plan zagospodarowania przestrzennego, nawet sobie pozwolił przykładać pod Niemcami, bo szkodują, jak ja przyjadę, bo buduje mieszkańców, którzy po prostu nie życzą sobie elektrowni. Wiatrownie zresztą na Dolnym Śląsku w ogóle nie powinna stanąć żadna elektrownia, bo jest nieopłacalna po prostu, to nie jest wieczne miejsce, w ogóle Polska nie jest wiecznym krajem. Może pomoże, ale też trzeba pamiętać o walorach krajobrazowych. I proszę Państwa, rzeczywiście potrafią korumpować, mam potężne pieniądze na to, żeby dawać pieniądze. Ja przeżywałam wizyty od zaproszeń na kolację, wycieczek, zdaje się, że Państwo też wiedzą o tych słynnych wycieczkach, gdzie 15 minut w Margolinie albo na wyspie Woli, prawda, stoi się tyle elektrownią wiatrową, natomiast już nie spędza się w hotelu, dobrze jedząc i pijąc, ewentualnie korzystając ze spa. Więc ja bardzo dziękuję za takie wycieczki, bo oczywiście szantaż i groźbę. Ostatnio ściągnę mnie różnego rodzaju donosy, między innymi do Komisji Etyki, że zapewnie się niewłaściwie, prawda, bo nie sprzyja energii wiatrowej. I proszę Państwa, oprócz tej patologii jest dużo poważniejsza kwestia, bo my po prostu za ten prąd zapłacimy, wcześniej czy później. Kiedy rzeczywiście tych elektrowni wiatrowych u nas sporo powstanie, dlatego że plan jest taki. Mamy wybudowanych około 1800 do 2000 MW, plan jest 6000, czyli 3 razy więcej niż w tej chwili jest. Bez uporządkowania prawnego absolutnie się już tak dalej zwyczajnie nie da. Bez zabezpieczenia samorządowców, łasy na różnego rodzaju prawda, deklaracje wybudowania dróg, kanalizacji. Wiecie, no przecież to bzdura, dlatego że 2% podatku od maszyn i od podstawy to są po prostu grosze, a jednej drogi nie są w stanie za to wybudować, a już na pewno nie prawda, zrobić kanalizację. Tym bardziej, że przyjeżdżają stare w Margolinie, dlaczego tam jest protest, proszę Państwa. Tam jest protest, tam właśnie się wszystko zaczęło i stronę protestujących prowadzi jeden z protestujących, bo tam po prostu zwiedziono stare elektrownie wiatrowe. I one są elektrowniami nigdy naszymi, bo my nie mamy elektrowni wiatrowych. Są niemieckie, portugalskie, hiszpańskie, duńskie. W tej chwili Chińczycy zadeklarowali, że odkupują, prawda, różnego rodzaju pozwolenia i dokumentacje od tych, którzy już to zrobili. Może pojasne, ci, którzy z Wami rozmawiają, rozmawiają z samorządowcami, absolutnie nie są inwestorami. To są firmy kopuci, mają malutki kapitał założycielski, którzy później za ciężkie pieniądze odsprzedają to Portugalczykom, Niemcom, Duńczykom, za moment pewnie Chińczykom, Hiszpanom. I teoretycznie nic mi do tego, ale no, jeżeli fundusze strukturalne, jeżeli konkretny rolnik, to chciałabym rzeczywiście, żeby tutaj w Polsce na tym zarabiali. Rolnicy, proszę Państwa, są w żaden sposób niezabezpieczeni. To, jakie podpisują umowy, jest po prostu katastrofą i między innymi zespół zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego, że bardzo często radcowie prawni z burmistrzów, którzy już są chętnymi do prawda, korzystania z tejże energii wiatrowej, mówią tym rolnikom, że to są dobre umowy. To są, proszę Państwa, pierwsze umowy, gdzie jest zapisana sesja. Czyli rolnik nie ma żadnego pojęcia, co się stanie z jego umową. Drugiemu, trzeciemu, czwartemu będzie można oddawać. Oprócz tego, co jest kolejnym skandalem, każda umowa ma załącznik. Uwaga, cały akt notarialny. Czyli nie wydzierżawiona ziemia 20 na 20, ale cały akt notarialny. Teoretycznie niby nic się nie dzieje, ale uwaga, ta firma może pójść do banku, pokazać cały akt i wziąć sobie kredyt na udział własny po to, żeby sięgnąć po fundusze strukturalne.
rolnika i środka wejścia będzie miał, prawda, obciążoną swoją własną ziemię. Rolnik staje się strażnikiem elektrowni wiatrowej. On podpisuje zgodę i nie ma innej umowy, proszę Państwa. W całej Polsce widziałam setki umów. W tejże umowie jest napisane, że jemu nie wolno niczego zrobić. Zasiać, posadzić, zasiać, postawić, wybudować bez zgody inwestora. Mam w tej chwili taką dramatyczną sytuację na Podkarpaciu. Inwestor się uparł. Nie pozwala wpisać w testamencie ziemi. To jest w ogóle abstrakcja, pomagamy tam prawnie rolnikowi. Oprócz tego, proszę Państwa, rolnikowi się wydaje, że on będzie miał straszne pieniądze, a nie zabezpiecza się na przykład na okres, na okoliczność bankructwa firmy. Mamy już kilka takich stojących. Lub nie zabezpiecza się na okoliczność demontażu tejże elektrowni. No mamy też takich rolników spotykam, którzy żartując ze mną, na co się pani martwi, to jak zdemontuje i oddał na słowo. No chwila, koszt demontażu jest zdecydowanie wyższy niż zesłomowanie tego. To nie jest takie proste. Oprócz tego rolnik podpisuje, że będzie dochodził swoich praw w sądzie typowym czy miejscowym dla działalności tejże firmy. No pokażcie mi rolnika, który pojedzie do Hiszpanii albo do Niemiec. W związku z tym tak naprawdę jest na straconej pozycji. Obiecuje mu się od 2000 do 2,5 miesięcznie, różnie to bywa, w zależności od kraju i zamożności człowieka, bo jak się zaczynała cała awantura z elektrowniami wiatrowymi, rolnicy potrafili za 800 zł miesięcznie podpisać taką umowę. Oczywiście, co jest niezgodne z prawem, z kodeksem cywilnym, w tej umowie jest zapisane, że on nie może informować nikogo o tym, co w tej umowie ma, więc oni do mnie w ogóle przychodzą chyłkiem, bo inwestor ich złapie, prawda, i będą płacić milionowe odszkodowania. Więc to jest, proszę Państwa, katastrofa. Taka katastrofa jest z tym, w jaki sposób traktują samorządowcy. Jak samorządowiec tylko popełni błąd, zrobi list intencyjny, plan zagospodarowania przestrzennego, pozwoli sobie zapłacić, to naprawdę ciągle go straszą, że no chwila, bo jest plan, 5 lat temu, to nieważne, że ty nie chcesz, ja, prawda, uważam, że ja muszę tutaj postawić. Nie, proszę Państwa, samorząd jest tym organem i tą jednostką, która ma prawo powiedzieć, że nie. Po prostu radni mają podjąć taką uchwałę, albo już nie wyda decyzji, albo nie uchwali planu. Ale oczywiście tak nie jest, bo przypominam, w jaki sposób to jest ustalane i uzgadniane z burmistrzem. I oczywiście, proszę Państwa, jeżeli chodzi o samorząd, to tak naprawdę Państwo, bo ja jestem dumna, że jestem tutaj, bo my tylko się wymieniamy swoimi własnymi doświadczeniami. Państwo mają sposoby, w jaki sposób, sposoby, no nie, że powiem, wygrywania z samorządami. Ale naprawdę nie jesteśmy po to, żeby ogrywać samorząd, denerwować się. My mamy się rozwijać, mamy pracować, żyć, mieszkać, myśleć o swoich inwestycjach, a nie boksować się z samorządowcami. Oczywiście metod jest 100 i wy je wszystkie znacie. Ostatnia taka metoda, kiedy wójt udaje, że on nie może, bo jest plan zagospodarowania przestrzennego, już ćwiczymy w niektórych gminach, to proszę Państwa, każdy właściciel nieruchomości wysyła do pana wójta albo do pana burmistrza list jednozdaniowy. Jeżeli na moim terenie powstanie elektrownia wiatrowa, informuję, że zgłoszę się do sądu po odszkodowaniu. Dlatego, że w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym jest taki zapis, że jeżeli gmina narazi na utratę wartości nieruchomości, to obywatel ma prawo pójść po odszkodowanie. I to jest argument, dlatego wójta, który wam mówi, że w planie jest, a on się boi, prawda, bo firma go zaskarży. On nie skarży od 5 lat. W każdym bądź razie, czyli nie skarży, w każdym bądź razie wójt pokazuje, chwila, ale te odszkodowania będą mi kosztowały miliony. Ja nie mam prawa podjąć takiej decyzji. I po prostu takiej decyzji nie podejmuję. Naprawdę metod i możliwości jest dużo. Natomiast trzeba zmienić przepisy. To bez względu. I cieszę się bardzo, że jest pan poseł, bo bardzo się rozumiemy. My właśnie tak międzyparlamentarnie pracujemy, jeśli chodzi o pomoc dla obywateli. Na szybko chcemy, proszę Państwa, zrobić dwie rzeczy do końca czerwca. Być może będziemy też rozmawiać o tym, żeby wzmocnić ten przekaz. Może nie trzeba będzie. Zbieranie podpisów, tak żeby to było 100 tysięcy, ale myślę, że uda nam się to zrobić. Musimy oddalić elektrownię wiatrową. Przepraszam bardzo, mówimy o 3 km. I chcemy wrócić do rozprawy administracyjnej w wypadku energii odnawialnej. Rozprawa administracyjna jest obostrzeniem, to znaczy teoretycznie są 3 ustawy, które nie powinny dopuścić do sytuacji, że Państwo nie wiedzą o tym, co się dzieje z prawem
zagospodarowania przestrzennego, czy za elektrownią wiatrową, czy za jakąś inną energią odnawialną. Bo plan zagospodarowania przestrzennego, czy ustawa o planie, mówi o tym, że wy macie być poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli w BIP gazeta, natomiast ustawa o ochronie środowiska, ustawa o oddziale społeczeństwa mówi zupełnie co innego, a musi współgrać z ustawą o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, mówi o udziale społeczeństwa. Jako polonistka i ta, która wygrała w sądach i w samorządowych kolegium odwoławczym, nie ja, tylko trudno pomagam ludziom, słowo udział, a informacja są zupełnie różne historie. I rozprawa administracyjna jest gwarantem tego udziału, bo żeby odbyła się rozprawa administracyjna, to każdy obywatel ludowo musi dostać informację, że oto odbędzie się rozprawa taka i taka, w takiej i takiej sprawie, w dniach takich i takich, o godzinie takiej i takiej. I każdy może składać do tego różnego rodzaju wnioski i uwagi. I nie ma możliwości, że ktoś wam wymówi, że na 17 zakładce Wydziału Ochrony Środowiska na BIP-ie zawsze wisiało. Mogliście państwo sobie to oglądnąć, a my nic nie robimy do roboty, to codziennie śledzić stronę internetową swojej własnej gminy. Ja się zajmuję polityką, absolutnie nie mam na to czasu. Więc to są dwie najważniejsze kwestie. Oczywiście te kwestie, o których tutaj rozmawiamy, i dlatego też jestem tutaj, żeby słuchać. To są już, że tak powiem, rzeczy wtórne. Musimy rzeczywiście bardzo poważnie zastanowić się nad inwentaryzacją przepisów. Muszą pracować cztery ministerstwa. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa, bo zaraz wam ciekawostkę powiem, i Ministerstwo Infrastruktury. Ministerstwo Rolnictwa, proszę państwa, dopiero teraz otwiera oczy, ponieważ bezmyślnie, ale absolutnie bezmyślnie, odrania najwcześniejszy dzień. A na wam które słuchajcie na Lubelszczyźnie. No, pierwsza klasa ziem i Ministerstwo Rolnictwa odrania, nie będąc tam pierwszym na miejscu. Po drugie, nie kumulując ziemi, dodaje tylko i wyłącznie owe 20 na 20 kwadracik i tylko to odrania, natomiast dobrze wiecie, że elektrownie wiatrowe, farma 30, prawda, składająca się z 30 elektrowni, wyłącza kilkadziesiąt hektarów. To jest po prostu no, miejsce, gdzie nie posadzicie wszystkiego, bo trzeba uważać bokaczki, bo nie doberze, prawda? To są miejsca tak naprawdę zdegradowane, nikt na to właśnie nie bada wód gruntowych, prawda? Atakują tam stal i beton, nigdy w życiu tego nie zrekultywują. Więc Ministerstwo Rolnictwa dopiero zostało zaalarmowane, że rzeczywiście też musi uszczelnić swoje przepisy. Wizyty rolników, prawda, moje przynoszą określone rezultaty. I już kończąc, proszę państwa, myślę tak, nie dajmy się w tym nałaganie, o którym wiedzą inwestorzy, żeby było jasne, i wchodzą w ten bałagan prawny. Natomiast rzeczywiście starajmy się, ja mówię, że po to stworzony jest zespół, żeby te przepisy zmienić, bo naprawdę, niech firmy kogucie, jak jacyś magistrowie przyrody, którzy piszą raporty, przepraszam, jestem magistrem polonistyki, ale profesor mi odejmuje, którego słucham, ale bliżej nieokreśleni, prawda, eksperci, fachowcy, którzy raporty robią na zasadzie wytnij wklej, bo zapomniałam wam powiedzieć, że oni mają taką no, MWA-owską, że tak się wyrażę, książeczkę, segregator składający się ze 120 stron. Znam wszystkie zdjęcia i wszystkie slajdy z tejże książeczki. Więc oni przepisują też. Słynny jest taki slajd, też pewnie go gdzieś widzieliście, że elektrownia wiatrowa nie ma kłopotów z infradźwiękami. I oni, chcąc wam ulokować 2-megawatowe, 2,5-megawatowe, pokazują wam elektrownię wiatrową K40. Ja zresztą tylko sprawdziłam tą K40, ona jest 500 kW. Czyli jakby badanie dla tej elektrowni, a dla waszej to są zupełnie inne badania. Problemem są regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Generalnie już po pierwszym posiedzeniu zespołu jest taka refleksja, że trzeba wyedukować urzędników samorządowe, kolegia odwoławcze, województwa, regionalną dyrekcję ochrony środowiska. Na stronach regionalnej dyrekcji radośnie donosi się, że dyrektor regionalny gdzieś tam, prawda, uczestniczył w hucznym otwarciu farmy wiatrowej. To awantura oczywiście i protest, prawda? Więc czy sądy, bo tutaj nawet to wy mieliście uzasadnienie sądowe, czy po prostu sąd, jak był lobbystą wiatrowym, prawda, o zielonej energii, taniej, prawda, o niewyczerpalnym źródle energii, a wszyscy dobrze wiemy, że elektrownia wiatrowa nie działa sama. Musi być podłączona do jakiegoś źródła energii, bo my nie możemy być skazani na gaz. Prawda, jak mocno wieje, przecież
dobrze wiecie, że nie może tak wiać. Ma wiać do 23 metrów na sekundę i trzeba tę elektrownię wiatrową po prostu zwyczajnie wyłączyć. Więc proszę Państwa, ja myślę z posłem tutaj, zrobimy wszystko, żeby elektrownię wiatrową oddać i zabezpieczyć się mieszkańców. Zawiadamiając CBŚ, ABW, Najwyższą Izbę Kontroli, prawda? Niech pilnują tych elektrowni wiatrowych dla naszego bezpieczeństwa i naszych pieniędzy w przyszłości. A oczywiście Państwu gratuluję, bo jesteście naprawdę jedną z najbardziej zorganizowanych grup w sensie województw. Już naprawdę deklarujemy, na Podkarpaciu będzie też podobna akcja. Bo to jest też kwestia przekazywania takiego komunikatu i zmiany mentalności też tych, którzy społecznej, takiej opinii społecznej i dziennikarzy, którzy też zaczynają rozmawiać już zupełnie inaczej. I temu właśnie była poświęcona w Poznaniu konferencja, gdzie dziennikarze, słuchajcie, to jest ewenement. Wytrzymali półtorej godziny na konferencji prasowej. Były stowarzyszenia, byli posłowie, mówiliśmy o tym zespole, to samo co z Państwem. Dziennikarze jeszcze zostali, żeby dopytać już tychże stowarzyszeń, bo rzeczywiście tam w Wielkopolsce są duże kłopoty, ludzie wzajemnie sobie krzywdę już robią, niszczą sobie samochody, wybijają sobie okna, są tak silne protesty. A burmistrz Margonina w godzinach pracy jeździ po Polsce do innych gmin i opowiada, jak, prawda, wyciągnąć kasę od inwestorów, prawda, delegację bierze z urzędu, ale też już wymyśliliśmy, trzeba się tym zająć, bo to są historie nieprawdopodobne, jak obrać ekologów. Na przykład chwali się publicznie, to zostało nagrane, że na szczęście nie zauważyli tam siedlisk orła, tak? Bo nie byłoby tych elektrowni wiatrowych. I oczywiście prawdopodobnie trzeba sprawdzić, czy ma podpisaną umowę, bo z reguły tak jest, że są podpisane umowy z mieszkańcami na dodatkowe pieniądze za to, żeby dobrze mówić o elektrowniach wiatrowych. My mamy takich znajomych studentów z Opolszczyzny, którzy no, też chcieli, że tak powiem, sprawdzić, jak to wygląda. I pod pozorem pisania pracy magisterskiej z właśnie elektrowni wiatrowych pojechali sobie tam. No i kobiety się wykazały, że a to im okna wymienili, jak zaczęły marudzić, prawda, a to dodatkowe pieniądze, a to właśnie historia, no nie, ale wie pan, ja nie mogę mówić, ja muszę mówić tylko dobre rzeczy. Przeszkadza, ale ja muszę mówić dobre rzeczy. To tak wygląda. Więc po prostu dajemy się tak trochę nabijać się w butelkę. Moim marzeniem jest cywilizowanie tego wszystkiego, bo tutaj nikt na tej sali, ani ja, nie jesteśmy przeciwnikami energii odnawialnej. Ona ma być charakterystyczna dla danego kraju. Nie można bezmyślnie przenosić, że tak powiem, pomysłu z jednego kraju do drugiego. Musi być w harmonii z człowiekiem i ze środowiskiem. I musi być tak skalkulowana, proszę Państwa, żebyśmy po prostu ciężko za to zapłacili za kilka lat. Bo od tego po prostu nie będzie odwrotu. I tak naprawdę o ten taki wzajemny szacunek i myślenie o przyszłości w tym wszystkim chodzi. Państwu również, więc właściwie nie musimy się do tego przekonywać. Oczywiście mogę odpowiadać na pytania, jeżeli Państwo sobie życzą. Dziękuję Wam bardzo.